W obecnych czasach wydaje się, że życie bez telefonu komórkowego jest coraz trudniejsze. Jak wynika z badania Payback Opinion Poll, 60% Polaków używa telefonu co najmniej co godzinę, a w tej grupie są też osoby, które używają go znacznie częściej, bo co kilkanaście, nawet co kilka minut. Jednocześnie 1/3 z nas nie wyobraża sobie rozstania ze swoim telefonem komórkowym na 24 godziny. Motywujemy to tym, że nie chcemy utracić kontaktu z naszymi najbliższymi, bądź też troszczymy się o tych, którzy mogliby się martwić, że nie mogą się do nas dodzwonić. Takie uzależnienie od telefonu komórkowego przejawia się szczególnie w takich najmłodszych grupach. Jak pokazują różnego rodzaju badania i światowe, i polskie, młodzi ludzie praktycznie już nie są w stanie żyć bez telefonu komórkowego. Ponad połowa Polaków w naszej ankiecie deklaruje, że dziecko powinno otrzymać swój pierwszy telefon komórkowy już w szkole podstawowej. Praktycznie każdy, kto posiada smartfona, używa aplikacji mobilnych. Są to głównie aplikacje do surfowania po internecie oraz do korzystania z poczty elektronicznej, ale również korzystamy z takich aplikacji jak różnego rodzaju komunikatory czy aplikacje zakupowe.